の熱い視線を感じますわ。Cześć wszystkim, znowu posiadam, a przyciąga Majui. Dobra, chyba musimy pogadać ze wszystkimi, ponieważ jest jeszcze jedna rzecz, zanim wrócimy do wątku głównego, którą chyba musimy ogarnąć w tym rozdziale. To jest Katorit, ale to musimy z nią często gadać, żeby to ruszyło się do przodu. Kisnir uczy. Avaroka. A, jak mono ni natte kita kanji ga suru yo. Avaro? Kita no? Wygląda na to, że wszyscy w forcie znajdują dla niej jakąś robotę. Niech ta nauka nie przeszkadza w wypełnianiu obowiązków dla kotów. One na pewno mają bardzo dużo roboty dla niej. Trzeba mieć priorytety w życiu. To ciekawe. これはアバロが作ったそうだな。よっ。 少し前からカトリトに勉強を教えていて、私も竜について色々と調べる機会があってな。気づいたことがあるんだ。オッケー、 no to podziel się. 上位種の竜族は知性を高めるために人間や人間のような使者を使いこなすという話だな。 Okej, to zwiastun na przyszłość. Co będzie miała Katorit robić? Hej, Katorit, masz już wystarczająco mocy, by być dorosłym, pełnoprawnym, wartościowym smokiem? Katorit, przyznaj się, dlatego cię wywalili z domu, bo nie umiałaś się zamienić w pełnoprawnego smoka. Oszukanie! Powinna już być wystarczająco silna, już ma chyba 21 poziom. Sodana. Mada benkyo subeki koto ga taksan aru shi na. Tak.
さっきの話だが、カトリトが竜になれないのは力が足りないことの他にも理由があるんじゃないかと私は思っている。Что myśli inni kompetencje? それは感じた。でも彼女が変わりたいと思っているのも感じるんだ。だからこうして勉強も教えている。Dobra, Kisnir nas pouczyła tak, że Katorin zaczęła się uczyć u Kisnir. Tam w sumie nie wiadomo czego, może uczyć ją uczyła czy coś, nie wiadomo. W każdym razie Katorin uczyła się u Kisnir i Kisnir powiedziała, że tak, że jest bardzo zdolna, bla bla bla. I poza tym jeszcze zaciągnęła trochę informacji o smokach i dowiedziała się m.in., że smoki nie zawsze muszą występować we swojej smoczej formie. Potrafią, inteligentne smoki również potrafią przyjmować ludzką formę, która jest dużo bardziej ogarnięta i lepiej nadaje się do używania magii. I wspomniała, że tak, że ten naszyjnik, który zrobiliśmy Katorit, może pomóc jej osiągnąć formę smoka, ale może Katorit sama nie chce zostać smokiem, dlatego może nie może się transformować. W każdym razie, na razie ją zostawimy. Który właściwie ma poziom? 21. W razie nie zdaje, to powinno być już ok. Będziemy musieli może trochę ją jeszcze podszkolić. 22, może 4. Zobaczymy. Na razie jedziemy dalej. Że jest jedna oznaka tego rozdziału typowa, to, że Alish i Fia się ze sobą ciągle kłócą. No, to przekonujące argumenty. どちらが女性としての魅力があるか競い出してしまったのだ。このまま争っていても収拾がつかないと思ってな。隊長、イオが呼んできた。アバロ、どっちがいい女かな。もちろん私だよね。Oczywiście, Fia, jasne, że ty. Lisz, odejdź, zasłaniasz Fię. そうだね。
Ior ma rzeczy poukładane w życiu na na właściwe miejsce. Będzie ciekawe. Myślę, że żadna z nich nie dotknęła patelni w życiu. Tak, najlepszy plan to brak planu. No i Jor zawsze nosi takie rzeczy w kieszeni. Brzmi jak relacja na żywo. Warakuma TV prezentuje. Hell's Kitchen, edycja Amayui. To dobre pytanie. Wygląda na to, że pani Lauruso jednak coś się zna na gotowaniu. Ior w tym momencie powinien się zachowywać jak Gordon Ramsay. Ciekawe, ta gra nie ma problemu, żeby wrzucać najdziwniejsze seksualne rzeczy, ale żeby Ior nagle zaczął przeklinać, nie, to już by było niepoprawne. あまり浸透していないかもしれませんわね。見栄えの良さもさることながら、味の方も抜群です。ああ、悪くはない。ただ少し後味がくどいように感じるな。
O nie, to teraz... Teraz kolejna Fiyu. Nie brzmi. Już raz jedliśmy danie, które nie miało nazwy. Nazwijmy to specjał Fii. Ior, opisz to w słowach. Chcemy to usłyszeć. Chociaż Kisnir jest po jej stronie. Świetnie, Lisz. Od dzisiaj gotujesz dla wszystkich. Nie tak prędko, Lisz. アバロがまだ答えていないぞ。はあ、take this。そういえば、確かにこれはどちらが素晴らしい女性かという O nie. Avaro, tym razem nie uciekniesz.
Rada to, że jesteśmy w punkcie wyjścia. Tak, z nier wyciągnij alkohol z pazuchy. Zawsze coś tam masz. Dobra, Lish i Fia znowu się kłóciły o to, kto jest lepszą żoną dla Avaro i postanowiły, że to rozwiążą, tak Ior zaproponował, że to rozwiążą w cywilizowany sposób, czyli konkurs na gotowanie. Okazało się, że Lish jest całkiem niezłym kucharzem, bo takiej edukacja arystokratyczna również obejmowała gotowanie, a Fia nigdy w życiu nic nie gotowała. Oczywiście większość ludzi poza Kisnir oceniła, że to, co ugotowała Fia, nie da się zjeść. Kisir z jakichś powodów to lubiła nawet. Tak, a reszta powiedziała, że potrawa Lish była lepsza. Ale Avaro stwierdził, że jednak wolałby zjeść to, co Fia zrobiła, ponieważ Fia zrobiła to, co wiedziała, że Avaro lubił z takich składników, a Lish zrobiła to, co ona wiedziała, że potrafi najlepiej. I to w sumie tyle. I potem tak piękny argument, że nikt nie lubi samolubnie zrobionego jedzenia. Z pewnością nikt. Dobra. Diet, co tam masz? O, kurde, zejmen to wryna. O, to kolejna rzecz związana z fortem. Sakini Avaro no kenkai o kikou ga. Niteiru toyou no wa?
よくわかった。大概は俺様も同じことを思った。こんな専門的で汎用性のない文様、現存しているものはこの城塞だけだろうとな。この技術はグアラクーナ城塞だけのものじゃねえってことだ。それこそ大昔には一般化されていたんだろう。ただし、ある特定の地域でのみだ。To ciekawe. Ore sama, kore to onaji yona monyo o mita koto ga aru. Sore mo ichido ya nido janaku na. そこまではしない。お前が勝手に緊迫感を出してるだけだ。俺様はこの文様を他の場所でも見たことがあるって言っただけだろ。俺様たち水頭獣の診断は結構インフルエンス王国内での仕事が多くてな、あちこち回ってる。不思議なことに、ある特定の場所では土地が壊れてるんだ。精霊も住めないくらいズタズタになってる地域もあるって話だぜ。なんでもインフルースでは大昔に神様と人間が争った戦争があったらしくてな、その名残だろうと言われている。知っているのなら話が早い。大昔に行われたそれはフィユシア聖戦って名付けられていてな、実際にフィユシア様が軍勢を率いて戦った名残が今も残ってる。多分お前たちも行ったことあるぜ。天狗断層って地域がそうらしい。あそこには壊れた遺跡なんかもあってな、調査や修復の依頼が入った時に行くことがあるんだが、そこで同じような文様を見たことがある。つまり城塞の装置に使われている機能は嬢ちゃん独自のものじゃないってことだ。そうでなくてもアバロ、自分で言っていて気づかなかったか、この文様は何を基本として刻まれているものだ。Znaczy wytworzona przez człowieka。O, to jest bardzo ważny wniosek。この技術をジョーちゃんが作り広めたのか、人間の文化が城塞にも使われてるのかはわからないがな。記憶がないんじゃ本人に確かめようもね。天狗断層だけじゃねえ、インフルエースの古戦場には似たような文様が残ってる。
興味があるなら行ってみることな。そうすればこの技術の情報をもっと深く得られるだろう。なんて、初めから目的地が決まってるんじゃねえか。さて、俺様はもう少し詳細を調べようと思っているが、お前は？Dobra. To była dosyć ważna rozmowa. Wspomniała o tym, jak jest skonstruowana twierdza. Po pierwsze, twierdza jest zasilana przez różne mechanizmy napisane w magicznym języku stworzonym dla ludzi, który jest uproszczeniem elfickiego języka. W każdym razie te mechanizmy, te symbole, widać, że nie są w jakiś sposób magicznie wytworzone, tylko po prostu wyryte ludzką ręką. Więc to, jak działa forteca, to, że czerpie moc Fii i że się porusza, to może nie być coś, co Fia ma od urodzenia, tylko coś, co zostało wytworzone ludzką ręką. Po drugie, Diet spotkał również podobne symbole w innych częściach kraju i one znajdowały się w miejscach bitew z tej starej wojny bóstw z ludźmi. Więc możliwe, że cała ta forteca może być jakimś artefaktem związanym jeszcze z tamtą wojną starą ludzi z bóstwami. Więc wszystko może być dużo starsze, niż sobie zdajemy sprawę. Dobra. Na razie Diet nie wiem, co chce nam powiedzieć, ale starczy tego gadania. Weźmy się za robienie. Słaby refleks z mojej strony. そこに誰かいるのか？どうした？そこに誰かいるのは分かっているのだぞ。出てくるがいい。返事はない。だが気配はそのままか。まさか不届き者が。おい、そこの者。お前は人間ではないの？霊体が、しかも2体とは。キスニール、ビーバラーム。待て！隊長、イオはこっちを巡回すればいい？心得てる。Cały czas migam psem, bo wiem, że jeszcze Kisnir teraz może znowu wyskoczyć.
そんなこととはなんだ。治安を守るのも私の役目だと心得ている。あじーやる大丈夫、イオは誰にも言わない。それより霊体が一気に溢れてる。ポニョタル、jak myślisz, Ior? To rozkaz. 了解した。Dobra. Prepare defenses. Tak, może mamy coś takiego jak Sacred Fence. Możemy tutaj użyć, żeby ich zablokować przez pewien czas. Mamy drugą bramę, ale tutaj się nic nie spawni, to tego nie potrzebujemy. Musimy jakiś magiczny fort postawić. Na przykład tutaj możemy też jakiś inny fort postawić, na przykład piorunujący tutaj. Nie powinno one dużo zmienić, ale może ściągną ich uwagę na jakiś czas. Dobra, po pierwsze potrzebujemy zabezpieczyć te bazy, ponieważ duchy mogą się teleportować przez ścianę. Jeżeli jakikolwiek z nich wejdzie na którąkolwiek z tych baz, to jesteśmy kaput. Więc tak. Avaro może być dobrym obrońcą. Lish może też być dobrym obrońcą. To chyba tak zrobimy. Avaro, masz święty młot? Masz święty młot. Masz capture rope. To ustaw się tutaj. Lish, weź święte te, masz capture rope, ustaw się tutaj. Kurczę, może mi zabraknąć capture rope'ów. Dobra, w drugiej kolejności te duchy. Są duchy i mają trzy gwiazdki, co oznacza, że można ich używać, żeby mocno podbudować inteligencję naszych Yuiki. Więc chcemy je wszystkie wyłapać co do nogi. Tak, tylko żeby to zrobić, jak to najlepiej się zająć? Fia, przemieść się tutaj na razie. Tylko weź tak. Monsta Capcio. I Light Blast, jakby co? Dobra. Damy ci trochę ochrony. Na przykład ty tutaj staniesz i nie wiem, może Ranri. Dobra. Po drugie, weźmy tak Iora, weź tak Capture Rope oraz Blessed Cleaver. Weźmy tutaj. Weźmy też Kisnir. Ona też ma pobłogosławioną katanę. To Capture Rope się nam już kończą. Dobra. Że tak, zajmijmy może tutaj na razie pozycję.
I wezwijmy też Katorit. Może jej piorunujące ataki może się przydadzą do czegoś. Może uda się jej kogoś... A, możesz go osłabić. Niewiele to zrobi, ale wal. Tak, jesteśmy atakowani przez opętaną Ikeę. Dobra. Ty, standby. Ty możesz odpalić do tego. To nam pomoże. Okej, jedna rzecz. Miałem zdjąć tarczę z ciebie, ale zapomniałem. Możesz oberwać jakieś obrażenia, jeżeli tarcza ci się aktywuje. Dobra, mam nadzieję, że to przeżyjemy. Broń się. Dobra, to nam chodziło. Ior. Spróbuj to złapać, spróbuj nie zginąć. Szanse na twoją śmierć są niezerowe, ponieważ to Manhunter. Zadaje olbrzymie obrażenia, ale Ior też. Dobra. O, fajnie, skupił się na forcie. To mu trochę zajmie czasu. Przynajmniej nie będzie próbował atakować bazy. Dobra, Kisnir. Spróbuj złapać tego ducha. Te małe duchy też chcemy połapać, ponieważ chyba Yurinowi brakuje bonusu do inteligencji. Więc jak te małe duchy połapiemy, to przynajmniej... te, które przynajmniej możemy. Dobra, na razie nic nie rób. Dobra. Chcę zobaczyć, czy on jest z pierwszego, czy drugiego poziomu. Generalnie też pewnie będziemy chcieli go złapać. Dobra. Tutaj im trochę zajmie czasu przełamać się przez tą barierę. Dobra. Chyba zabiło więcej niż bym chciał, bo Katorit może to ściągnąć doświadczenie. Dobra. Kisnir. Ty masz trzy... Masz dwa ruchu. Raz, dwa. Dobra. Tak. Ior, przemieść się tutaj. Kisnir, przemieścisz się tutaj. Dobra, to jest wolne. Zobaczmy, tak. Jak dobrze ci się uda Monsta Capture? Nie najlepiej. To ty możesz to zrobić. A przynajmniej zacząć. Dobra. Teraz już się wróci do bazy. Dobra, to jest... To jest już ogarnięte. Tutaj tędy nie wejdą. Tam, zobaczmy, czy ty będziesz w stanie to zająć. Powinnaś być w stanie. Dobra, super. To ma jedną gwiazdkę, więc aż tak bardzo nam na tym nie zależy. Dobra, skasuj go. Bo chcemy pójść po tamte skarby. Nie pamiętam, co tam jest, ale... Każdy skarb jest lepszy niż brak skarbu. Dobra. Mhm.
Avaro, powinieneś być móc w stanie tu wejść, ale w sumie... Dobra, mamy czas. Zostań. Zresztą ten duch też zaraz oberwie. Właśnie. Dobra, więc pozabiłem ich trochę więcej niż bym chciał, ale najważniejsze, że te trzy gwiazdkowe są ok. Dobra. Ty możesz go sprowokować do ataku. Dobra, Kisnir, zajmij to miejsce i postaraj się nie zginąć. To powinno zmusić go do ataku w następnej turze. Natomiast tutaj tak, Karina spokojnie się tam przejdzie, bo nic więcej tam nie potrzebujemy. Fia, możesz się cofnąć. Ciebie już nie potrzebujemy. Dobra, Ior, nie ruszaj się, bo ten cię może zjeść. Dobra, Kisnir, ciekawe, czy zginiesz, czy nie? O, masz dobry evasion. Super. Dobra, złapaliśmy wszystkie trzy, o to nam chodziło. Niedługo się przełamią oraz jest ich tam coraz więcej. Więc wyślemy tam naszą kapcia skład. Dobra. Ty i ty. Leczenia raczej nie powinniście potrzebować. Ale Fia i tak może podejść w tym kierunku. Dobra. Tak, musimy pamiętać, żeby ich wszystkich nie pozabijać, zanim nie pozbieramy tamtego skarbu. Ponieważ tak, warunkiem wygrania tej mapy jest, że jeżeli znikną wszyscy przeciwnicy. A chcemy pozbierać tamte skarby. Nie pamiętam, co tam jest, ale może być coś ciekawego. Dobra. Wy na razie tutaj się poczajcie. Będziecie gotowi, żeby niedługo tam wejść, a Karina pozbiera te rzeczy w międzyczasie. Tak, wiem, że niedługo się przełamią. A w sumie jeszcze jedna tura, jakby się tam ich więcej zespełniło, to nie zaszkodzi. Chociaż jak te wszystkie, jeżeli uda nam się wszystkie te połapać, to chyba powinniśmy mieć wszystkie potrzebne nam duchy. Blue Liquid 15. Katorit. 35. O ile nie masz świętej broni, to to nie za bardzo zadziała. Ta, to jest problem to, że jest skill, a nie czar. Nie masz jeszcze czarów piorunującego. No dobra, na razie po prostu walnij sobie. Atak jeden. Może jakieś ekspy na tym zarobisz, chociaż te duchy chyba nie mają zbyt dużego poziomu, więc nie do końca. No, dobra, Katorit za bardzo tutaj nie zarobi nic. Dobra. Zbierzmy tamten skarb i po prostu poczyśćmy te duchy i będzie finito. Dobra. Venus Gem, okej, to było warto. Kisniorosam, zajmij się tym.
Ta, z tą świętą bronią duchy przestały robić jakiekolwiek zagrożenie. Dobra, i teraz wszystkie pozabijają się o naszych ludzi. I koty. Dobra, i to tyle. Pierwsza bardzo łatwa obrona. Kolejne będą troszkę trudniejsze, ale to też nie jest nic, co... Nie z czym nie da się dać rady. Dobra, wróćmy szybko do fortecy. Dobra, widzę, że już są eventy, które nas interesują. Dobra, to tym się zajmiemy w następnym odcinku. Zajrzymy jeszcze szybko do ciebie. Tak, tego nie chcemy. O, masz zwiększoną inteligencję? A, ty już potrzebujesz od razu dwóch gwiazdkowych. A ty coś masz? Dark Resistance. Tak, już wszystko wymaga dwóch gwiazdkowych. Dobra. To zużymy ich do Dark Resistance. Wygląda na to, że na nic więcej się te słabe duchy nie przydadzą. I w następnej mapie już wiemy, że nie musimy się bawić z nimi, możemy je wszystkie mordować. Jak idzie. No dobra. Dobra. Na tym odcinku mamy będzie kilka ważnych eventów. Ten jeden z Katorii, który nas najbardziej interesuje. A potem pewnie niedługo będą się pojawiać kolejne ataki. Będziemy się bronić i chyba w końcu już będziemy gotowi. Nie, jeszcze musi się odpalić parę eventów z Katorit i wtedy wrócimy do wątku głównego. Dobra, więc dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.